Dobry wieczór Państwu. Witam Państwa z bardzo dzisiaj słonecznej Łodzi. Oczywiście wieczorem. Poranek nie był taki radosny. Jeszcze było deszczowo, ale już mamy znów majowy wieczór pełen słońca. I tym bardziej z wielką radością zapraszam Państwa na pierwszy z trzech programów naszych antywirusowych autorskich spotkań w sieci, który jest pewnego rodzaju suplementem, bonusem do, jak Państwo pamiętają, zakończonej niedawno trzeciej edycji naszego programu. Dzisiaj gościem Marka Zająca z Państwa wyboru na Państwa życzenie jest pan Kamil Janicki ze swoją książką Damy Władysława Jagieły. Proszę Państwa, miły wieczór przed nami, cofamy się w czasie, historia dzisiaj dość odległa przed nami. Ja Państwa żegnam, życzę dobrego wieczoru i jak zwykle halo Marku, halo Warszawa. Ta Warszawa nisko się kłania, historia odległa, ale chciałoby się powiedzieć wiecznie żywa, bo różne mechanizmy w ludzkiej naturze pozostają niezmienne, to po pierwsze. A po drugie, ja zawsze uważam, że historię pierwszego Jagiellona na tronie polskim warto zgłębiać z bardzo wielu różnych powodów. Kiedyś, jeszcze w czasach, kiedy byłem małą dziewczynką, uwielbiałem książkę Józefa Hena, Królewskie sny. I pewnie pamiętają Państwo także serial nakręcony w oparciu o tę książkę. Ale w ogóle tak bardzo mnie cieszy, że literatura historyczna podbiła Państwa serca i to właśnie Państwo zdecydowali, że Kamil Janicki, który nieprzypadkowo ma rzeszę fanów, będzie naszym gościem, no to jest dla mnie naprawdę podwójna radość. Zanim oddam głos naszemu gościowi, którego serdecznie powitam, chciałbym powiedzieć, jak zawsze krótko, w ramach mojej recenzji tej książki, jedną rzecz. A mianowicie, ostatni raz tak gigantyczną przyjemność z lektury książki historycznej miałem chyba, kiedy, znowu to powiem jako mała dziewczynka, czytałem Pawła Jasienicę. Kamil Janicki, mam nadzieję, że jest z nami. Dobry wieczór. Dobry wieczór Państwu. Bardzo mi miło za te słowa. Mam nadzieję, że ta książka też Państwa zainteresuje. Szanowni drodzy i kochani, nie ma już długich wieczorów, ale Damy Władysława Jagieły powinniście przeczytać, nawet jeżeli, o tym też będzie mowa, nie we wszystkich sprawach zgadzam się z autorem, ale to już kwestia gustu, spojrzenia i opinii. Mamy tu przedstawione różne damy związane z życiem Władysława Jagieły i od razu muszę powiedzieć, że dla mnie największym odkryciem były rozdziały poświęcone Annie Cylejskiej, jego drugiej małżonce. I zapytam wręcz przewrotnie, dlaczego do cholery zapomnieliśmy o tak ważnej postaci? Czy tak na dobrą sprawę, to gdy myślimy o czasach Władysława Jagieły, to w tej polskiej świadomości istnieją tylko dwie postacie. Mamy tylko samego Jagiełę i Jadwigę Degawańską. I na tym ten nasz mit narodowy zasadniczo się kończy. No, to jest niestety ogromny problem naszej historii ogółem. I nie tylko naszej. To jest pewien standard na całym świecie, że historia zamyka się w tych losach bardzo nielicznych, najważniejszych bohaterów. I w Polsce no, są to zwykle władcy, bardzo rzadko władczynie. I niestety przez to zostają nam w głowie takie urywki historii, bardzo upiększone, bardzo uproszczone, gdzie nie ma miejsca na niezbyt jednoznaczne postacie, na postacie, które nie były całkowicie na pierwszym planie, które nie były całkowicie bohaterami, zdobywcami, ludźmi sukcesu i tak dalej. No, Anna Cylejska to jest postać niezwykle ważna, bo to jest taki łącznik między dynastią Piastów a dynastią Jagiellonów. Polacy wyobrażają sobie... I tu pozwolę sobie wejść w słowo i zacytować fragment książki. Za chwilę rozwiniemy ten wątek. A mianowicie w książce czytamy, tak, to będzie też próbka stylu Kamila Janickiego, kto nie zna, ten pozna. Koronacja królewska sprawiła, że Anna zyskała nową, zaszczytną pozycję. I wedle polskich historyków zupełnie nie umiała z niej skorzystać. Królowej poświęcono nieliczne publikacje, a te, które powstały, wprost ociekają politowaniem. Nawet Małgorzata Duczmal, znana z przenikliwych biografii wpływowych, lecz niedocenianych kobiet,
o samej Cylejce stwierdziła, że, tu cytat, nie odznaczała się szczególnymi walorami umysłu ani charakteru. Druga żona Władysława Jagieły była zdaniem specjalistki kobietą głęboko zakompleksioną, pełną zahamowań, wyzutą z aspiracji i nie mającą własnego zdania. Jej bierność, biorąc pod uwagę przedsiębiorczość rodu Cylejskiego, jest tak zdumiewająca, że należy ją chyba przypisać brakowi żywej inteligencji, kwitowała Duczmal. Panie Kamilu, to proszę opuścić przełbice i teraz te wszystkie fałszywe, a na dodatek mało znane historie czy opinie o Annie Cylejskiej, bo cała postać jest zapomniana, proszę zmiażdżyć jak ciężka jazda pod Grunwaldem. Ja oczywiście chciałbym podkreślić, ta książka, moja książka nie jest wbrew pozorom tylko zbiorem ataków i krytyk pod adresem innych autorów. To raczej myślę pod tym względem nietypowy fragment. Czasem mi się zdarza, że potrzebuję skomentować jakieś zasiedziałe opinie w literaturze. I Anna tutaj ma niezwykle złą prasę, ale tylko oczywiście w tym bardzo wąskim gronie 50 osób w Polsce, którzy wiedzą o niej więcej niż te kilka podręcznikowych czy encyklopedycznych faktów. No problem z Anną jest przede wszystkim taki, że jej nie znamy, że przetrwała w świadomości za sprawą paru powieści jeszcze XIX-wiecznych, paru książek ogółem XIX-wiecznych, kiedy Karol Szajnocha rekonstruował tak półpowieściowo, półgawędziarsko i bez znajomości źródeł, bo jeszcze tych źródeł po prostu nie odkryto, po prostu ich dosłownie nie znano. I on opowiadał o Annie Cylejskiej, że to był taki kopciuszek, że to była taka zaniedbana, biedna dziewczyna, która wychowywała się z dala od Polski, gdzie celowo odcinano ją od naszej kultury, starano się, by nie wiedziała o tym, że pochodzi od polskich królów, by nie wiedziała o swoim dziedzictwie, gdzie była biedna, zaniedbywana. No bo kim jest ogółem Anna Cylejska? To jest wnuczka Kazimierza Wielkiego i w momencie, gdy pojawia się na stole projekt małżeństwa z nią, jest właściwie ostatnim ogniwem dynastii Piastów, tej głównej, jak wtedy sądzono, linii dynastii Piastów, bo oczywiście mamy Piastów śląskich, którzy będą jeszcze istnieć do schyłku XVII stulecia, czy początku XVIII, zależnie kogo uznać za ostatniego przedstawiciela tej linii, ale z tej linii kujawskiej, potomków Łokietka, potem Kazimierza Wielkiego, mamy już tylko i wyłącznie Annę. No to genialny materiał na stworzenie mitu. Właśnie tego mitu, o którym pan już wspomniał. Połączenie gałęzi Piastów i Jagiellonów. To nie jest tylko kwestia mitu, to jest kwestia podstawowych zasad polityki, które u nas obowiązywały. Piastowie uważali Polskę za swoją własność. To nie są jeszcze czasy królów elekcyjnych, czy nawet Jagiellonów, gdzie mamy naród polityczny i on ma tą absolutnie wiodącą rolę. W czasach Kazimierza Wielkiego cały czas przyjmuje się, że de facto król jest posiadaczem państwa, więc jest też posiadaczem majątku królewskiego. Nie ma takiego rozdziału, co jest publiczne, co jest prywatne na szczytach władzy. Nie da się mówić, co to są dochody państwa, co to są dochody króla. Więc Polacy stają przed olbrzymim problemem, gdy umiera Kazimierz Wielki, jak dalej postrzegać swoje państwo, jak postrzegać swoją tożsamość. No i tutaj rozwiązanie, które znalazł Kazimierz Wielki, to oddać tron de facto swojej siostrze, Elżbiecie Łokietkównie. Za jej pośrednictwem został siostrzeniec Kazimierza Wielkiego, król węgierski Ludwik, władcą Polski. Więc to jest cały czas układ w ramach jednej rodziny. Ale Ludwik, tak samo jak Kazimierz, nie ma żadnych synów. Kazimierz ma synów, ale tylko nieślubnych. Więc w kolejnym pokoleniu pojawia się znów ten sam problem. W efekcie sławna Jadwiga Andegaweńska zostaje polską władczynią. No ale znów, ona doczekuje się tylko jednego dziecka, córki i umiera zaraz po porodzie. I właśnie Jadwiga rzuca na łożu śmierci pomysł, żeby dla uratowania tej tradycji, dla znalezienia tego kolejnego łącznika, ponieważ Jadwigę postrzegano jako tą panią przyrodzoną, jak wtedy mówiono, czyli znów właścicielkę Polski, tą jedyną prawdziwie uprawnioną do rządzenia w Polsce osobę. Ona więc proponuje, by znaleźć jeszcze jedną taką bardziej już pośrednią przedstawicielkę rodu, i to jest właśnie Anna Cylejska. Ona jest wnuczką
Kazimierza Wielkiego, matka Anny Cylejskiej, też Anna, bo w naszej historii nie może być prosto, trzeba trochę pomieszać imionami. Najlepiej, że pięć osób po kolei się cały czas tak samo nazywało. Anna została wywieziona z Polski już jako kilkulatka, ponieważ Elżbieta Łokietkówna, o której powiedzieliśmy, regentka, siostra Kazimierza Wielkiego, faktyczna władczyni Polski w pierwszych latach po śmierci Kazimierza Wielkiego, nie chciała żadnej konkurencji, więc córki Kazimierza z ostatniego małżeństwa wywiozła na Węgry, tam się wychowywała, a następnie wydano je za mąż w taki sposób, żeby to nie byli mężowie zbyt znaczący, żeby nie byli zbyt blisko Polski, żeby nie mieli żadnych możliwości walki o tron Polski. No i w gruncie właśnie rzeczy dość rozsądnie. Bardzo rozsądnie. Z politycznej perspektywy świetnie. I do tego punktu to jest historia w pełni potwierdzona. Natomiast nasi XIX-wieczni historycy chcieli ją jeszcze trochę upiększyć. Więc Anna została wydana za hrabiego Celje. Celje to jest dzisiaj jedno z największych miast w Słowenii. Ale ponieważ Słowenia jest Polakom w ogóle mało znana, no to wydaje się to jakimś bajkowym miejscem w niedookreślonej części Europy. Natomiast wtedy Celje miało duże znaczenie. Za czasów Anny to jest takie istotne państwo na pograniczu węgiersko-niemieckim, które może nie ma takiej roli jak Polska czy jak Węgry, ale jest trochę takim języczkiem uwagi. No i Anna, jeszcze nie nasza Anna, tylko jej matka, żyje tam dość krótko, ponieważ jej mąż umiera i ona w sposób całkowicie zgodny z obyczajem tamtych czasów zostawia swoje jedyne dziecko, córkę w tym celie, wyjeżdża, bierze kolejny ślub. Dokładnie tak samo wcześniej zrobiła jej matka, a żona Kazimierza Wielkiego. Gdy tylko Kazimierz Wielki umarł, oddała swoje dzieci, wyjechała, wzięła kolejny ślub. No to są niestety te absolutnie nie liczące się z ludźmi, z prywatnym interesem normy średniowiecza. No ale już przejdźmy do meritum. No i ta Anna zostaje w celi jako sierota, jest wychowywana przez swojego dalszego krewnego Hermana, w uproszczeniu stryja Hermana. No i tutaj polscy historycy już popuścili wodze fantazji, że ponieważ Herman miał kilkoro dzieci, no to ona na pewno była tym kopciuszkiem, zaniedbywanym, znienawidzonym, biednym, gdzie nie było nawet jedzenia dla niej, gdzie ona tam prawie że sprzątała na tym zamku w celie. No ale dzisiaj już wiemy, że Herman to był ogółem jedna z najwybitniejszych postaci politycznych w tej części Europy. Najbliższy doradca króla Węgier. Człowiek, który właśnie wywindował tą rodzinę cylejską, no może nie do pierwszej, ale drugiej ligi europejskiej polityki. Uratował życie królowi. Słucham? Uratował życie królowi. Tak, uratował życie Zygmuntowi Luksemburskiemu w bitwie pod Nikopolis, jednej z największych bitew tej epoki, gdzie chrześcijańska krucjata została kompletnie rozgromiona przez Turków. Rzucili się rycerze do ucieczki, wielu utonęło w Dunaju, no i akurat Zygmunt zdołał uciec, bo poprowadził go jego przyjaciel, doradca Herman do Łodzi, gdzie w przebraniu popłynął wokół Grecji przez Konstantynopol, po prostu zwiedzając pół Europy, żeby uciec z tej bitwy, która była na pograniczu dzisiejszej Bułgarii i Rumunii toczona. Więc taka znowu filmowa opowieść. No i w związku z tą bitwą wiemy, że zupełnie inaczej wyglądała historia Anny Cylejskiej, ponieważ przed tą bitwą Herman wydał testament, gdzie rozporządzał, co ma się stać z jego majątkiem, gdyby nie powrócił z krucjaty. Swoimi dziećmi się raczej w tym testamencie nie zajął. Takie no, drobne frazesy, że tak trzeba ich wydać za mąż, trzeba zadbać o dziedzictwo. Natomiast podstawową postacią w tym testamencie jest jego Anusia. Anusia, czyli ta przybrana córka, najważniejsza dla niego osoba, dla której olbrzymi majątek przeznacza, zapisuje bardzo konkretnie, jak ma zostać wydana za mąż, żeby w żaden sposób jej nie skrzywdzono, jak posag ma być dzielony, żeby się upewnić, czy mąż będzie ją dobrze traktować i tak dalej, i tak dalej. I stąd wiadomo, że Anna nie jest wcale żadnym kopciuszkiem, jest bardziej ceniona niż własne dzieci Hermana. Trochę pewnie ze względów osobistych, w dużym stopniu dlatego, że jest potomkiem królów. Nikomu się wtedy nie opłacało, żeby zakłamywać rzecz tak ważną, żeby zakłamywać rodowód, który był przecież dużo cenniejszy od pieniędzy czy od czegokolwiek innego w tej epoce. Więc Anna nie jest wcale kopciuszkiem, nie jest wcale zawalidrogą, natomiast nagle staje się ważną kartą przetargową w polityce. Jadwiga, która jest świadoma, że to Anna poza nią jest jedyną ostatnią dziedziczką dynastii Jagiellonów, dynastii Piastów,
proponuje na łożu śmierci, żeby Jagiełło ją poślubił. Nie tyle nawet proponuje, co go do tego zmusza. Tutaj trzeba powiedzieć może w dwóch słowach, że małżeństwo Jagiełły i Jadwigi wcale nie było tak zgodne i szczęśliwe, jak większość z nas sądzi. O tym jeszcze porozmawiamy, ale zostańmy przy Annie. Tak, w każdym razie Jadwiga przekonuje do tego projektu swoich doradców, najwyższych polityków, tak zwanych panów krakowskich i jeszcze doprowadza przed swoją śmiercią do tego, żeby mianowano wicekróla w Polsce, który ma właśnie zadbać o to, żeby Jagiełło wziął właściwy ślub. Ten wicekról to jest jej najbliższy współpracownik. No Jagiełło jest trochę postawiony pod ścianą. Nie ma wyjścia, musi się zgodzić na ślub z tą obcą dziewczyną. Dziewczyną, bo pewnie była jeszcze nastolatką, czy może miała najwyżej około 20 lat. No i nie jest to małżeństwo, które się dobrze zaczyna, nie jest to małżeństwo, które dobrze potem wygląda, bo Jagiełło, gdy tylko zobaczył, jak Polacy przyjmują Annę, a przyjmują ją, jak to pisano na bieżąco, jak orła powracającego do gniazda, czyli właśnie jak właścicielkę kraju, znowu poczuł nie po raz pierwszy, że zostanie zepchnięty w cień, że nie będzie tym jedynym prawdziwym władcą, że znów będzie musiał się dzielić swoją pozycją. Więc najpierw twierdzi, że nie chce jednak poślubić Anny, że jest zbyt brzydka, co oczywiście nie miało w tamtej epoce żadnego znaczenia, już tym bardziej nie miało dla Jagiełły, który z żonami prawie się nie spotykał. Z Jadwigą często widywał się przez kilkadziesiąt dni w roku i to kilkadziesiąt bliżej 30 niż 90, gdzie był otoczony kochankami, o czym wiemy z kilku źródeł, a małżeństwo było dla niego sprawą czysto polityczną. No więc twierdzi, że jest zbyt brzydka. Jego doradcy, żeby uniknąć skandalu, przekonują, że po prostu Anna musi się nauczyć języka polskiego, zanim zostanie polską władczynią i żoną Jagiełły. Nigdy wcześniej takiego warunku nie postawiono, przynajmniej nic o tym nie wiemy, więc to małżeństwo zostaje opóźnione wiele miesięcy. Wreszcie jakby Jagiełło nie ma wyjścia i musi stanąć na ślubnym kobiercu. Potem o wiele miesięcy opóźnia koronację Anny. A potem mija parę lat i Jagiełło, jak przy każdej prawie swojej żonie, stwierdza, że oczywiście Anna go zdradza i to zdradza z dwoma rycerzami naraz i że robi to tak aktywnie, że podczas tej zdrady aż się zawaliła podłoga na Wawelu. Panie Kamilu, bo to jest no niezwykła też filmowa scena i tych filmowych scen jest bardzo, bardzo wiele. To wszystko rozgrywa się w roku 1407. Jagiełło, tu też możemy się oczywiście troszkę pospierać, ale na pewno pokazuje pan, że był wybitnym władcą, moim zdaniem prywatnym, najwybitniejszym z dynastii Jagiellonów. Natomiast nie o to chodzi. Chciałem przeczytać fragment o tych jego zazdrościach, które z pewnością były faktem. Najgorsze przeczucia Litwina znalazły potwierdzenie w pierwszych dniach października, a przynajmniej tak mu się wydawało. Jedna z historyczek stwierdziła, że cała rzecz miała wydźwięk niemalże humorystyczny. Annie jednak w żadnym razie nie było do śmiechu. O tym, jak bardzo ją poniżono i zmieszano z błotem, opowiadał po latach Jan Długosz. Według autora roczników, czyli kronik, w sypialni królowej doszło do osobliwego incydentu. Bez żadnego gwałtownego wstrząsu nastąpiło zapadnięcie się komnaty. Lakoniczny i niejednoznaczny opis utrudnia ocenę sytuacji. No właśnie, czy po prostu pękły słabe mury, czy też, jak podejrzewał Jagiełło, figle w łożu były, powiedziałbym, tak dynamiczne, że zawaliła się podłoga. I to jest niezwykłe, bo pan pokazuje coś, czego większość ludzi, nie czytając średniowiecznych kronik, nie wie. A mianowicie, że one są pełne, powiedziałbym, soczystych historii. Ba, są nawet takie kroniki, i pan też o tym wspomina, które, nie boję się powiedzieć, przypominają dzisiejsze bulwarówki. Ja myślę, że większość kronik średniowiecznych przypomina dzisiejsze bulwarówki, bo ogółem musimy mieć świadomość. To nie są prace historyczne w takim dzisiejszym sensie. Każdy kronikarz miał jakiś swój interes, miał jakieś swoje sympatie, antypatie. Jeśli już zasiadał do tworzenia przez lata kroniki, bo pamiętajmy, że to nie jest proces taki jak teraz, pisało się takie księgi dużo wolniej, swoją kronikę Długosz pisze przez właściwie całe swoje dorosłe życie.
I długość ma swój interes jak każdy. Jest człowiekiem, który nie znosi Jagiellonów, nie znosi może nie sam jakby Jagiełły, z którym miał niewiele do czynienia, ale jego syna Kazimierza Jagiellończyka. Jest wprawdzie wychowawcą synów królewskich, ale uważa, że sam wybór Jagiełły na polski tron był wielkim błędem politycznym, że de facto wszystkie nieszczęścia, które spadają na kraj, to jest efekt tej jednej decyzji. Więc to oczywiście zabarwia sposób, w jaki on pisze o wydarzeniach. Lubi przytaczać różne plotki, lubi opisywać skandale, lubi podkreślać te ciemniejsze strony charakteru Jagiellonów, żeby właśnie potwierdzić swoje najgorsze opinie i najgorsze przeczucia. Panie Kamilu, ale znowu to jest ważna rzecz. Ja na to chciałbym zwrócić uwagę, bo cały czas przekonuję naszych widzów do tego, żeby przeczytali te książki. A przekonuję między innymi dlatego, że ja oczywiście dość metaforycznie stworzę tę statystykę. Moim zdaniem 99 osób na 100 traktuje na przykład kronikę Jana Długosza, jeżeli w ogóle mają pojęcie, że ktoś taki istniał, bo tu też mam wątpliwości, biorąc pod uwagę przeciętną wiedzę historycznej, ale traktuje jako, rzekłbym, niezwykle szlachetne i obiektywne źródło historyczne. Tymczasem każdy, kto ma nieco głębsze pojęcie o historii, sięga do takich książek jak pańska, to doskonale wie, że kronika Długosza jest pełna właśnie, powiedzielibyśmy dziś, hejtu, czarnego PR-u i mnóstwa, powiedziałbym, nawet dość zawstydzających wpadek merytorycznych. No, tak ogółem, bo z głowy nie pamiętam, to chyba 11 księga, to jest księga, w której jest historia Anny Cylejskiej. Mamy wcześniej 10 ksiąg, które ogółem historycy uważają za bezwartościowe. To jest coś, co się takiemu zwykłemu pasjonatowi historii, ale bez głębszej wiedzy nie mieści w głowie, że Długosz ogółem do czasów przynajmniej Jadwigi nie wiedział nic. Ogółem się przyjmuje, że tych pierwszych 8-9 księgach nie ma ani jednej wiadomości, której nie znajdziemy w innych źródłach. Cennej wiadomości, bo długo, gdy czegoś nie wiedział, to po prostu to wymyślał. Dodawał imiona, dodawał wydarzenia, tworzył po prostu historię zgodną z jego wyobrażeniami. I to jest coś, co bardzo często się widzi na przykład w internecie, gdzie ludzie przeróżne rzeczy udowadniają, a Długosz to pisał o Bolesławie Chrobrym. Tylko że Długosz, który tworzy w XV stuleciu, piszący o Chrobrym, to jest tak samo, jakbym ja pisał swojej własnej głowy, po prostu z moich wspomnień, o potopie szwedzkim. To jest ten sam dystans czasowy. Więc Długosz, rzecz jasna, o wczesno-średniowiecznej Polsce osobiście nic nie wie. To są setki lat przed nim. Ale on też na dobrą sprawę niewiele wie nawet o czasach młodości Jadwigi. Gdy się przyjrzeć temu, co on pisze o ludziach bardzo mu bliskich, ale sprzed tego horyzontu, że on z nimi współpracował, on ich widywał na dworze, to Długosz przekręca co chwilę imiona, daty, szczegóły. Często dlatego, bo nie chciało mu się sprawdzić. Nawet gdy miał dostęp do dokumentów, to mieszał przeróżne detale. Tak było przy Annie Cylejskiej, gdzie z kontekstu jakby wiemy, że on musiał mieć w ręku traktat małżeński Jagiełły z Anną. No, traktat o takim cudzysłowie, bo jeszcze wtedy nie było dokumentów tak nazywanych, ale miał dokument, gdzie wiedział, kto brał udział w rozmowach i tak dalej, więc musiał też na jego podstawie wiedzieć, kiedy do tego doszła. I tak pomylił się o rok w tych wydarzeniach i poplątał ich kolejność. I to jest dość typowe u Długosza i trzeba do Długosza podchodzić z dużą rezerwą, bo to jest najszersza kronika tych dziejów. Nie da Ale się pisać o XV wieku. Wróćmy do Anny Cylejskiej. Są takie fragmenty, które dla mnie są naprawdę zaskakujące i znowu przytoczę kolejne. My się tak na Annie skupiamy, ale proszę pamiętać, to nie jest jedyna dama, ale wybrałem ją na sam początek, żeby na jej przykładzie, trochę jak w soczewce, pokazać, dlaczego tę książkę warto czytać. A mianowicie, znowu krótki fragment, jeżeli pan pozwoli. Pokazuje pan, że no właśnie historia, która jest troszkę modelowana niczym plastelina, w zależności od tego, co komu pasuje. I ten bieg historiografii właściwie sprawił, że ona stała się postacią zapomnianą. I teraz przykład. Najstarsze berło rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego, mojej matki karmicielki, którą kończyłem i oczywiście o berle wiele słyszałem. Proszę posłuchać. Choć nazywane jest berłem Jadwigi,
bo tylko Jadwigę kojarzymy z odnowieniem Akademii Krakowskiej, to zawiera herb Celię, a więc osobisty znak drugiej żony Jagieły. Widocznie i ona była dobrodziejką uczelni. No właśnie, jak się nad tym spokojnie zastanowimy, to co tu wierzyć, panie Kamilu, w historii? Mnie przecież uczono i pokazywano, że to jest berło Jadwigi. I ja w to wierzyłem przez wszystkie lata, zanim sięgnąłem do pańskiej książki. Ale kiedy panu ją pokazywano to berło, to co pan wiedział o Annie Cylejskiej? Wiedziałby pan pewnie, że istniała taka żona Jagiełła, ale nie miał pan żadnego skojarzenia z nią. Więc Zgoda? Mamy tą tendencję do walcowania historii, żeby łączyć wszelkie soczyste wątki, legendy, ciekawostki z tymi kilkoma postaciami, które są znane. A z wszystkich polskich władczyń znana jest Jadwiga Bona i to jest wszystko. Można sobie sprawdzić jakieś dane, na przykład Google Trends, gdzie można przeglądać, jakie hasła są w internecie wyszukiwane. No to nie istnieją de facto żadne inne władczynie. Przez moment może istniały przy koronie królów, bo ludzie sprawdzali, co to za postacie w ogóle. Ale tak globalnie Jadwiga to jest ta jedyna naprawdę znana postać. Więc cokolwiek, co działo się na tym przełomie XIV-XV stulecia, jeśli tylko się da, to łączymy to z Jadwigą. Tak samo jest z odnowieniem uniwersytetu. To jest w tym naszym micie narodowym, a szczególnie micie krakowskim, tylko i wyłącznie zasługa tej jednej Jadwigi, ale zachowała się lista fundatorów Akademii Krakowskiej, gdzie jest dużo, dużo więcej postaci. Przykładowo jest tam też trzecia żona Jagieły, jest jej matka Jadwiga, która była matką chrzestną Jagiełły, więc jest pełno wpływowych mężczyzn i kobiet tej epoki, ale no, wolimy słyszeć tą prostą, bajkową historię, że Jadwiga umierając oddała wszystkie swoje klejnoty na uniwersytet, tak jakby kolejne setki lat zależały tylko od tej jednej decyzji. No, nie ma trochę tak w micie miejsca na komplikacje, a szkoda. Szkoda, bo przez to usuwamy właśnie postacie bardzo ciekawe, też postacie po prostu ważne w kluczowych momentach, bo Jadwiga, pamiętajmy, była polską królową bardzo krótko. Ona ledwo weszła do tej prawdziwej polityki, ledwo dorosła i zaczęła jakieś swoje własne projekty realizować, a już umarła, więc trochę musimy jej dorabiać te zasługi, dorabiać jej te osiągnięcia, bo nie ma ich po prostu. Stąd też te jakże popularne legendy. Natomiast potem mamy całą resztę życia Jagiełły, gdzie jednak większość życia w Polsce on spędza już bez Jadwigi, więc u boku kolejnych małżonek, tylko małżonek bardzo z jednym wyjątkiem przez niego nielubianych, traktowanych podejrzliwie. Tutaj skręcę na moment do tego, co pan powiedział wcześniej. Ja w żadnym razie nie kwestionuję osiągnięć politycznych Jagiełły, natomiast moim zdaniem nie powinniśmy mieszać właśnie dwóch kwestii. Czym innym jest, czy Jagiełło był dobrym politykiem, czy był wybitnym władcą, a przynajmniej zasłużonym, a czym innym, czy on był prywatnie sympatycznym człowiekiem. Nie był, bo też dobrzy politycy zwykle nie byli. Jagiełło się wychował na Litwie w zupełnie innej polityce niż praktykowano w Polsce. Tam dalej w tych czasach polityka jest polityką trucizny i sztyletu. Dwóch braci Jagiełły zostało zamordowanych. Sam Jagiełło wedle wszelkiego prawdopodobieństwa kazał zamordować swojego stryja Kiejstuta. To są czasy, kiedy podejrzliwość jest konieczna. Jagiełło jest podejrzliwy skrajnie. Nie pije w ogóle alkoholu po to, żeby się nie zamraczać, ale też, żeby wyczuć truciznę w wodzie. Woda to jest jedyne, co bierze do ust. Nie pozwala się dotykać, nie dopuszcza do siebie ludzi. Jest może przystępny, ale nikt nie może dotknąć jego stroju, jego przedmiotów, tego, co on na co dzień używa. I to są takie jakby metody, które dziwią Polaków. Dziwi Polaków też jego przesądność, to, że się obraca, spluwa na ziemię, łamie słomki i tak dalej. No to jest po prostu człowiek z innej kultury. I ta jego paranoidalna natura w dużym stopniu przynosi mu sukcesy. Sprawia, że on się nie nabiera na gierki polskich możnych, że zawsze patrzy na nie z dystansem. No ale jednocześnie sprawia, że podejrzewa każdą prawie że żonę, bo zdradę małżeńską podejrzewał już Jadwigandę Gaweńską i wspierał taką wielką akcję czarnej propagandy w Europie prowadzoną przez Krzyżaków i przez Habsburgów. Potem oskarża Annę Cylejską. Wreszcie oskarża też czwartą żonę, Zofię Holsztańską, i to mimo, że ona urodziła mu synów i w jego najlepszym interesie jest, żeby w pełni jakby uznawać ich legalność. Ale nie jest w stanie Jagiełło się po prostu powstrzymać, więc trzeba jego podejrzenia traktować z dystansem, jeśli on każdą swoją kobietę z jednym wyjątkiem uważa za
bo jak książka pokazuje, tak naprawdę kochał jedną kobietę, ale na razie spuszczam na to zasłonę milczenia, bo pojawia się pytanie na Facebooku. Która to żona dostąpiła zaszczytu i firmuje pana książkę na okładce? A tak na poważnie, bo to oczywiście z przymrużeniem oka, bo na okładce widzimy no postać, że tak powiem, symboliczną i na tym poprzestańmy. Pani Maria pyta, a tak na poważnie, która z tych żon, pańskim zdaniem, panie Kamilu, zasłużyłaby na to, żeby znaleźć się na okładce książki? Powiem tak, gdyby, bo wcześniejsze moje książki z tej serii, one były trochę inaczej opakowywane, bo to jeszcze było wydawane przez innego wydawcę, teraz te książki się ukazują w wydawnictwie literackim. Wtedy był taki pomysł, żeby próbować pokazywać rzeczywiście konkretne postacie. Tak na przykład na Damę Złotego Wieku poświęconych epoce renesansu było odwzorowanie Bony Sforcy, gdzie rzeczywiście z rekonstruktorami strojów stworzyliśmy taki strój, wybraliśmy modelkę, która wyglądała najbardziej podobnie do młodej Bony, więc tam staraliśmy się pokazać dokładnie tą postać. Gdyby przy tej książce był podobny pomysł, to myślę, że zdecydowanie Elżbietę Spil, czy tą trzecią żonę, tą jedyną kobietę, którą kochał Jagiełło. Wprawdzie małżeństwem byli bardzo krótko, to jest tylko od 1417 do 20 roku, ale to jest historia prawdziwie filmowa, ale nie wchodzę w nią, wiem, nie wchodzimy nie, nie, na razie. Nie, proszę, proszę w nią pokrótce wejść, ja tylko dodam, bo to mnie poruszyło w książce, powiem to z pamięci, jeżeli się mylę, proszę mnie poprawić. Wyliczył pan dokładnie, że to jedyne małżeństwo Jagiełły, które od samego początku było przepełnione wielką miłością, wobec którego panował szalony opór. Czarny PR wokół tego małżeństwa, tworzony na dworze i poza dworem, to mało powiedzieć, że to był czarny PR, trwało tylko 3 lata i 10 dni. Tak, czy wielka miłość, to może bym aż tak daleko się nie zapędził. Ja bym się raczej... Dla mnie pytanie jest takie, jeśli Jagiełło kochał jakąkolwiek kobietę, to była właśnie Elżbieta. Natomiast pamiętajmy, to są trochę inne czasy. To są czasy, oczywiście ludzie się aż tak nie zmieniają, emocje zawsze odgrywały rolę. Natomiast Jagiełło w momencie tego ślubu, w 1417 roku, jest już... No, mężczyzną w średnim wieku, mężczyzną, który ma poczucie, że no de facto jego historia się kończy, jest bardzo zmęczony, ma ze sobą dwa nieudane prywatnie małżeństwa, dwa małżeństwa, w których jest no osobiście bardzo zawiedziony swoimi żonami. Czy uzasadnienie, czy nie, to już tutaj nie wchodźmy, raczej nie. Natomiast Jagiełło chce małżeństwa, gdzie będzie mieć pełną kontrolę nad sytuacją. I kim jest Elżbieta? Powiemy to w kilku zdaniach, bo inaczej to spotkanie będzie trwać do pierwszej w nocy i nigdy się nie skończymy. Elżbieta jest dziedziczką jednej z największych fortun w Polsce. Należy do gałęzi rodu Toporczyków. Jej ojciec był bardzo wpływowym współpracownikiem Kazimierza Wielkiego. I gdy tenże umiera, to matka Elżbiety, Jadwiga Spilczy, w sposób niemalże unikalny w tej epoce, zachowuje kontrolę nad majątkiem i staje się najbardziej bogatą, samodzielną kobietą w Polsce. W związku z tym zostaje wybrana na matkę chrzestną Jagiełły. To ona firmuje nawrócenie księcia. Dzięki niej on może w taki akceptowalny dla polskich elit sposób zostać polskim królem. No i w tamtym momencie Elżbieta zostaje duchową siostrą Jagiełły. Tak to wtedy postrzegano. Postrzegano, że siostra chrzestna to jest pokrewieństwo bliższe od pokrewieństwa biologicznego. Więc mają kontakt już od tych pierwszych lat, kiedy Elżbieta jest nastolatką, a Jagiełło jest dorosłym mężczyzną zasiadającym na tronie. Bo Elżbieta w gruncie rzeczy jest mniej więcej w tym samym wieku, co Jadwiga. Potem będzie się jej zarzucać, że Jagiełło poślubił kobietę starą i brzydką, no ale gdyby Jadwiga przeżyła, to byłaby dokładnie w tym samym wieku, co nam daje jakby pewną perspektywę na sytuację. No i Elżbieta, ponieważ jest tak bogata, jest oczywiście pełno kandydatów do jej ręki, ale nie każdy z tych kandydatów chce czekać i chce się starać. I jeden z nich, Wiseł Czambor, porywa siłą Elżbietę, wywozi ją do swoich majątków za granicą, prawdopodobnie na Śląsku, już pod panowaniem czeskim, a nie polskim. Wywozi także jej matkę, nie tylko samą Elżbietę, więc dochodzi do naprawdę olbrzymiego skandalu, do rzeczy absolutnie niespotykanej, gdzie najbogatsza kobieta w Polsce i matka chrzestna króla, a do tego siostra chrzestna króla zostają porwane, wywiezione. Ten Wiseł następnie zmusza Elżbietę do ślubu, wykorzystuje ją seksualnie, bo tylko to może pozwolić mu na
zalegalizowanie tego związku. Tylko związek skonsumowany jest w tej epoce legalny. No i zaczyna się taka prawdziwie filmowa historia, gdzie rycerz wynajęty, no nie za pieniądze, ale jakby na prośbę dla chęci przysłużenia się, przez Jagiełłę uwalnia Jadwigę. To jest Jan z Liczyna, też poddany króla czeskiego. I proponuje Elżbiecie, że on ją w takim razie poślubi, żeby bronić ją przed tym Wisłem Czamborem. Więc dochodzi do tego drugiego ślubu, a potem Jan z Liczyna w Krakowie znajduje Wisła, zaczaja się na niego przed łaźnią u Szpota i tam z 12 kusznikami czeka, aż Wisł wyjdzie z tej łaźni, po czym atakuje go jak psa, przeszywa strzałami, bo jest to człowiek bez honoru, gwałciciel i porywacz, więc nie zasługuje na żaden pojedynek. Oczywiście Jagiełło po cichu akceptuje całą sprawę, to nie morderstwo, to uzasadniony, powiedzmy, wyrok. No ale tutaj nie wchodząc w szczegóły, no mamy historię skandaliczną, historię niezwykle głośną w tej epoce, ale też historię, która kładzie się cieniem na całym życiu Elżbiety. Nie tylko osobiście, nie tylko dlatego, bo to są niezwykle traumatyczne przeżycia, ale też dlatego, jak Polacy to postrzegają. Zawsze gwałt w tej epoce to jest wina kobiety. Zawsze jej krzywda no, musi być jakoś uzasadniona jej zachowaniem. Więc Elżbieta, która wkrótce wraca do Polski, ponieważ Jan umiera niedługo po tej egzekucji Wisła Czambora, już nie jest dobrą partią. Już tylko może wyjść z jakiegoś absolutnie pośredniego rycerza. No i dochodzi do jej ślubu z rycerzem, no, zdecydowanie drugiego sortu, z panem Granowskim, który jest bankrutem, jest niezwykle zadłużony, wziął kredyt niezbyt duży, ale na ogromny procent, więc typowa historia. No jest to małżeństwo, no czy udane? Być może, natomiast bardzo nieudane są relacje między mężem Elżbiety a teściową, a tą Jadwigą z Pilczy, ponieważ Jadwiga nie daje mu dostępu do pieniędzy, on nie umie się pieniędzmi zajmować, ona nie chce spłacać jego długów, więc jest właściwie wojna domowa. Granowski atakuje wioski swojej teściowej, kradnie z nich zboże, potem jest tak zadłużony, że sprzedaje jej nawet swoje rodzinne włości, więc już się nie może Granowskim nazywać, bo Granów już do niego nie należy. No i na takich wojenkach rodzinnych mija wiele lat życia Elżbiety. Natomiast Elżbieta dalej jest krezuską, przejmuje majątek po matce, wysyła jedną z chorągwi pod Grunwald, więc jest jakby uczestniczką tych kluczowych wydarzeń w dziejach Polski. W jej domu w Łańcucie odbywa się kluczowa narada w toku wojny polsko-krzyżackiej, bo Jagiełło wierzy, że to jest miejsce, gdzie będzie można dyskutować dyskretnie i bezpiecznie, i ma rację. Cały czas król utrzymuje kontakty ze swoją siostrą chrzestną. No i co się dzieje? Pod Grunwaldem Wincenty Granowski się zasłuża, ale w jakimś ograniczonym stopniu. Natomiast ponieważ jest mężem siostry chrzestnej króla, dostaje wielką nagrodę, zostaje wywyższony po tej bitwie i wkrótce ginie zamordowany. Być może przez Krzyżaków, być może przez zawistnych Polaków. No i Elżbieta już ponownie nie bierze ślubu. Wkrótce umiera też żona Jagiełły. Wiadomo, że król i ta arystokratka dalej utrzymują relacje. Są przyjaciółmi w gruncie rzeczy. To właściwie jedyna prawdziwa przyjaciółka Jagiełły. Osoba, która jakby nie ma żadnego politycznego interesu w kontaktach z nim, gdzie te kontakty nic nie mogą jej przynieść, bo ona już wszystko de facto ma. Ma wielki majątek. No i nagle Jagiełło proponuje tej Elżbiecie z Pilczy, już kobiecie mniej więcej 40-letniej, małżeństwo. No i czy to jest miłość? Być może, na pewno to jest ta jedyna osoba, przy której Jagiełło czuje się bezpieczny, przy której wie, że nie będzie musiał się za siebie oglądać, gdzie znaczy, ona mu nie wbije sztyletu. Znaczy, jeżeli mówimy o miłości i szukamy dowodu na tę miłość, no to Jagiełło musiał mieć świadomość, jaką burzę rozpęta, decydując się na ślub z Elżbietą. Tak, to jest oczywiście podstawowy argument. To, że bardzo mu jakby zależało na tym związku, bo do ślubu dochodzi właściwie w tajemnicy. Tego samego dnia, gdy odbywa się ślub, Jagiełło informuje tylko najbliższych doradców, kilku wybranych urzędników, wyciąga od nich właściwie wymuszoną zgodę. Ślub odbywa się w Sanoku, więc bardzo daleko jednak od centrum państwa, na uboczu i tak jak mówię, znienacka. Rano Jagiełło mówi, do czego się przygotowuje, a już po południu jest msza święta. Przez to, że nie ma żadnych przygotowań, to wychodzi to katastrofalnie, bo zaraz już podczas mszy rozpętuje się burza.
Długosz tutaj być może trochę podkolorował fakty, ale na pewno nie do końca, ponieważ żyli ludzie, którzy pamiętali to. Nie mógł jakby wymyślić całej tej historii, ponieważ zbyt wiele osób mogło ją jeszcze zweryfikować. W każdym razie według jego historii po mszy Elżbieta wyszła z kościoła, wsiadła do karocy, ponieważ no, nie było żadnych przygotowań, nie było zapasowych pojazdów. Nagle łamie się koło tej karocy, Elżbieta nie ma wyjścia, tylko wychodzi i w błocie, brudna, na deszczu wspina się do zamku. No, bardzo taka jakby uwłaczająca scena. No, jest to ślub przykry, ponieważ nikt go de facto nie chce poza królem. No i wtedy się zaczynają wielkie przepychanki. Elity uważają, że to jest kazirodztwo, ponieważ tak jak powiedzieliśmy, Elżbieta jest siostrą chrzestną Jagiełły. Osobisty sekretarz Jagiełły, Ciołek, pisze satyrę anonimową, ale wiadomo oczywiście, kto jest jej autorem, gdzie nazywa Jagiełłę starym, ogłupiałym, zdemęciałym lwem, natomiast Elżbieta to jest dla niego wprost cuchnąca maciora. No, w ten sposób pisze o swojej królowej. Ja też chciałbym na to zwrócić uwagę, bo kiedy wydaje nam się, że w naszych czasach Twitter, Facebook czy inne komunikatory ociekają hejtem, to poczytajmy średniowieczne kroniki, pamflety i teksty z tamtego czasu. Nihil novi sub sole, chciałoby się powiedzieć. A pan Paweł trochę w tym duchu, panie Kamilu, komentuje naszą rozmowę i ostatni jej wątek na Facebooku właśnie w następujący sposób. Jak książę Karol i Kamila, tu uśmieszek z mrugnięciem oka. No tak, tylko różnica jest może taka, że dzisiaj jednak, gdy członkowie czy rodziny królewskiej, czy służba rodziny królewskiej puszczają w obieg jakieś informacje, to jest dla nich niebezpieczne. Oni jednak podpisują NDA, są zasady poufności. Rodzina królewska bardzo w Wielkiej Brytanii strzeże swoich sekretów, więc plotki raczej krążą na zewnątrz, to są domysły. W Polsce XV wieku tak nie było. Tak jak powiedzieliśmy, no, sami dworzanie, ludzie najbardziej zaufani, pozwalali sobie po prostu opluwać swojego króla. Jagiełło, ponieważ nie był właścicielem Polski, nie był piastem, to nie miał też takiej władzy. W dużym stopniu miarą jego wybitności, dowodem tego, że on osiągnął tak wiele, jest właśnie to, w jak trudnych warunkach to robił. Możemy oczywiście się zżymać, że bitwa pod Grunwaldem nie przyniosła tak wielkich rezultatów, jak chcieliby Polacy, ale pamiętajmy, Jagiełło nie był nawet uważany za pełnoprawnego króla. Po śmierci Jadwigi zastanawiał się sam Jagiełło, czy on nie powinien ustąpić z tronu, ponieważ on był trochę tak królem małżonkiem. Został oczywiście namaszczony, został koronowany, miał formalnie tą samą władzę co Jadwiga, ale nie miał tej krwi. Więc bez tej dzieciczki, a potem bez Anny Cylejskiej, bo Anna Cylejska urodziła mu córkę, ale nie syna, no nie miał tej pozycji w Polsce. No i ten ślub jest skandaliczny z różnych powodów. Elżbieta jest jego poddanką. Jest po prostu małopolską możnowładczynią. To już w tej epoce jest niezwykle krytykowane. Kazimierz Wielki, który był jednak dziedzicznym władcą Polski, mógł sobie pozwalać na różne skandale małżeńskie, gdzie każdy kolejny jego związek był straszniejszym błędem od poprzedniego, no, ale Jagiełło już teoretycznie nie może. Bierze poddankę, to nie ma żadnych profitów politycznych, ale też budzi ogromny opór w Polsce, no bo małopolscy panowie uważają, że jest to po prostu niegodne, żeby ktoś z ich grona został tak wywyższony. Wielkopolanie uważają, że to jest absolutna potwarz, no bo nagle Małopolska zyskuje, tak? A oni tracą. Dalej, no Elżbieta jest już kobietą około 40-letnią, więc powszechnie uważa się, że nie urodzi kolejnych dzieci. Ona już ma gromadkę dzieci ze swoim poprzednim mężem, Wincentem z Granowa, więc ani Jagiełło, ani sama Elżbieta nie oczekują z tego małżeństwa dzieci. I tu też ciekawy wątek, zwrócę na niego uwagę, bo dla mnie też był nowością i zaskoczeniem. W książce pisze pan wyraźnie, że wedle średniowiecznych obyczajów, kiedy już została małżonką królewską, a zwłaszcza królową, powinna właściwie przestać się interesować kompletnie dziećmi ze swojego poprzedniego małżeństwa. A tymczasem Elżbieta dba o dzieci, interesuje się nimi, co więcej, sprowadza dzieci na Wawel. Tak, tutaj chodzi... To nie jest może taka ścisła zasada, nie znajdziemy żadnego kodeksu, który to Jasne. Mówi, ale taka była obyczajowość. Tak, na przykłady z tej dokładnie epoki, po prostu z naszego kręgu kulturowego.
bardzo unikano mieszania porządków. No tu mamy sytuację, gdy możnowładczyni zostaje królową, więc powinna się odciąć od tej części swojego życia, która jest jakby niezgodna z tym porządkiem. Widzieliśmy to już wcześniej, gdy żona ostatnia Kazimierza Wielkiego, Jadwiga Żagańska, zostaje wdową, natychmiast wyjeżdża z Polski, odbiera należne jej pieniądze i zostawia dzieci. Dzieci należą do królestwa. Ale ona już nie jest królową. Ona organizuje sobie nowe życie na Śląsku. Potem to samo się dzieje właśnie z Anną z Celje, tą pierwszą Anną z Celje i z jej córką. Po śmierci, gdy Anna pierwsza ta Anna z Polski, jak to się mówi w Słowenii, nie jest już hrabiną Celje, wyjeżdża z kraju, zostawia swoją córkę. No Elżbieta daje trochę na odwrót. Zabiera swoje córki na Wawel. One tam się wychowują wspólnie z jedynym dzieckiem Jagiełły, z jego córką Jadwigą. Jej synowie też są blisko tronu. Jagiełło stara się dla nich o jakieś niezbyt wysokie tytuły, co oczywiście jest absolutnie odrzucone przez polskie rycerstwo, szlachtę. Natomiast rzeczywiście Elżbieta no, łamie te porządki na przeróżne sposoby. I to jest wielki problem dla panów. Ona nie jest taką królową, jaką ktokolwiek poza Jagiełłą by oczekiwał. Bo ona, nawet gdyby urodziła dziecko, co nie było wykluczone, no to byłoby to dziecko ze związku nierównego. Nie wiadomo, czy Polacy w ogóle by zaakceptowali takiego króla, gdyby był syn Jagiełły z tego małżeństwa. Natomiast niestety, to make the long story short, bo chciałbym, żebyśmy przynajmniej jeszcze jedną damę naświetlili, to ja przeczytam oczywiście za pańską książką fragment z Kroniki Długosza, kiedy Elżbieta umiera po tych zaledwie 3 latach i 10 dniach małżeństwa z Jagiełłą. Proszę posłuchać i uwierzyć, bo to dosłowny cytat. Nowina o śmierci Elżbiety napełniła głęboką radością dwór królewski i całe Królestwo Polskie, podkreślał Jan Długosz, ponieważ wszyscy razem cieszyli się, że hańba ich i króla została zmazana. Zgodnie z relacją dziejopisarza był to najbardziej niegodny, wyzuty z szacunku i przyzwoitości pogrzeb w dziejach Wawelu. Gdy zwłoki monarchini opuszczano do krypty, zebrani, tu znowu cytat, urządzili większą owację niż w czasie koronacji. No oczywiście, Długosz mógł nieco podkolorować, mógł nieco przesadzić, natomiast to, jakie były emocje w Polsce, to, co uważały polskie elity, było absolutnie oczywiste dla każdego. Jagiełło w toku tego małżeństwa dwukrotnie groził, że zrzeknie się tronu. Koronacja Elżbiety została całkowicie odrzucona przez elity. Doszło po prostu do scysji na Wawelu. Był też wcześniej moment, gdy Jagiełło wprost prosił, żeby mu tylko pozwolono wyjechać z żoną na Litwę, że on już nie chce polskiej korony. Oczywiście to była z jego strony pewna gra. To nie jest tak, że on naprawdę chciał się zrzec tronu. Natomiast do tego popchnięte jakby króla. Też w toku tego małżeństwa zaszła historia absolutnie no nieprawdopodobna, gdzie Jagiełło wracający z wojny z krzyżakami, już jeden z kolejnych wojen, nie tej jednej, którą znamy z naszej narodowej legendy, został po drodze trafiony piorunem. Po prostu rozpętała się burza, piorun uderzył w karoce króla, zginął chyba jeden czy dwóch pachołków, padło kilka koni, sam król został ogłuszony, stracił przytomność, ogłuch na jedno ucho, ale przeżył. No i oczywiście zaraz cały episkopat stwierdził, że to jest kara boska za to niegodne małżeństwo. Więc Jagiełło to jest no, przesądnym człowiekiem, jest człowiekiem czującym respekt przed tymi siłami nadprzyrodzonymi, jest rzecz jasna przerażony. Więc to też rzutuje na ten związek, no i to też sprawia tym bardziej, że elity cieszą się z odejścia tej królowej, którą uważają poniekąd za sprawczynię przeróżnych nieszczęść Polski. No ale Jagiełło tutaj taki jeden wątek, który myślę warto podkreślić. To jak bardzo mu zależało na tym ślubie. Aby zdobyć dyspensę od papieża, o którą się postarał po fakcie, Jagiełło zobowiązał się, że nigdy więcej nie wejdzie już w żaden związek małżeński. Czyli de facto zrezygnował ze starania się o syna, zrezygnował ze starania się o własną dynastię. Przez wiele lat obowiązującym projektem było przekazanie polskiej korony Jadwidze, córce Jagiełły z Anną Celejską, której dobrano na męża przedstawiciela absolutnie początkującego noworuszowskiego rodu Hohenzollernów. Więc gdyby Jagiełło zrealizował swoją wizję, to kolejną polską dynastią byliby Hohenzollernowi, to dynastią de facto dziedziczną
Ponieważ Jadwiga była, w przeciwieństwie do wszelkich kolejnych królów i królowych, dziedziczką Piastów, więc Hohenzollernowie mieliby to przyrodzone biologiczne prawo do polskiego tronu. No i tak się miała potoczyć historia, jakby To jak ja niewiele tylko, brakowało. skoro mówiliśmy już o pochówku Elżbiety, to ja zrobię tylko mały krok wstecz, żeby potem skoczyć do przodu, bo jest znowu rzecz w książce, jakoś do głębi mnie poruszająca. Mianowicie Anna Cylejska została pochowana pod posadzką katedry na Wawelu przy ołtarzu świętej Doroty. Nie wystawiono tam żadnego pomnika, żadnej tumby grobowej. Tak było przez długie stulecia, chociaż była królową Polski i jak wykazuje pan na kartach książki, miała swoje zasługi. I teraz uwaga, uwaga, drodzy słuchacze. Dopiero w 2016 roku, tak, nie mylicie się, słyszycie dobrze, w 2016 roku, w 600. rocznicę śmierci Anny Cylejskiej, ufundowano tam tablicę nagrobną. Ale kto ufundował tę tablicę nagrobną? Obywatele miasta Celje i ambasada Słowenii. Nie zrobił tego nikt z Polski, aby tę piękną gałąź wyrastającą z pnia Piastów, że użyję aż takiej wzniosłej poezji, uhonorować. No tak, na tym jakby kończy się ten mój rozdział o Annie Cylejskiej, też mnie to bardzo poruszyło jakby. No jest to smutny przykład właśnie tego, jak drugoplanowe postacie naszej historii znikają z tej świadomości. Tak jakbyśmy nie byli w stanie w naszej pamięci zmieścić więcej niż tych paru królów. No bo pamiętamy jednak dużo więcej mężczyzn niż kobiet, no ale trochę po to powstała ta książka. Po to w tej książce to nie Jadwiga Antygaweńska jest wiodącą bohaterką. Ona się oczywiście pojawia, ale pojawia się u schyłku swojego życia. Pojawia się jako ten wstęp do, myślę, ważniejszych do opowiedzenia historii, bo każdy z nas kojarzy świętą Jadwigę, ale ile wiemy o jej następczyniach? No Natomiast tak właśnie, prywatnie tak. to było też moje zaskoczenie przy pierwszej lekturze, bo jak wziąłem książkę do ręki, a wziąłem ją dużo wcześniej, czytałem ją dużo wcześniej niż w ogóle plany naszego spotkania i umieszczenie pana i pańskiej książki w naszym rankingu, to pomyślałem sobie tak, no dobra, na początku trzeba będzie przemęczyć to wszystko, co znam, czyli historię z Wilhelmem Habsburgiem. No tak, wszyscy to znamy, wyrąbywanie bramy na Wawelu toporem, a moje zaskoczenie było wielkie i totalne i dopiero po przeczytaniu całej książki w pełni zrozumiałem pański zamysł, ale żeby ten zamysł zrealizować, a czasu mamy jeszcze niewiele, to chociaż snop światła, taki snop światła z reflektora na ostatnią, czwartą żonę Władysława Jagieły. Jeżeli coś o niej wiemy, to ładna, młoda, chyba zdradzała, urodziła wreszcie syna. Nie, wiemy jeszcze jedną rzecz, co myślę jest takim kluczowym elementem naszego znowu mitu narodowego. Urodziła syna, ale nie Jagiellę, bo rzecz jasna to były dzieci nieślubne, tak? Bo ta stała dyskusja, która się opiera w dużym stopniu na po prostu błędnym rozumieniu wieku Jagiełły, bo już kilkadziesiąt lat temu historycy odmłodzili Jagiełłę o 10 lat, więc on wcale nie był 70-letnim dziadkiem, kiedy umierał, więc nie był też 60-paroletnim mężczyzną, kiedy doczekał się synów, ale raczej był przed 60. Dokładnej daty dalej nie znamy, natomiast nie było tak nieprawdopodobne, aby doczekał się potomstwa. No, Zofia Holszańska, no to myślę, jest związek ciekawy znowu z tego powodu, że Jagiełło nie decyduje się na taki skandal jak poprzednio, ale jednak sam wybiera sobie żonę, już sprytniej ogrywa polskie elity, czyli niby się zgadza na pośrednictwo, niby przyjmuje inne projekty. Zaraz Luksemburgowie proponują mu po prostu złote góry, że dostanie Śląsk, że zostanie jego żoną królowa czeska, że może nawet całe Czechy by zostały częścią państwa polskiego. No przeróżne takie bzdury, byle tylko zahamować plany dynastyczne Jagiełły. No to on słucha wszystkich tych projektów, czeka na właściwy moment, wyjeżdża
przyjeżdża na Litwę i tam po prostu bierze sobie taką żonę, jak wybrał, i znowu bierze ślub z daleka od Krakowa. No tym razem już nie w tajemnicy, tym razem jest to projekt może niezbyt ceniony przez Polaków, ale też nie tak skandaliczny, bo ogółem dla polskich elit na tym etapie Jagiełło jako postać jest skończony. Bo tak jak powiedzieliśmy, de facto jest obowiązujący projekt. Już ma lada dzień przyjeżdżać do Polski Wilhelm Habsburg, Hohenzollern, który ma wychowywać się u boku Jagiełły, ma nabierać tej politycznej okłady, uczyć się języka polskiego, uczyć się prawideł polityki. Więc de facto jest już wybrany kolejny król Polski. Może jeszcze go nie koronowano, może sprawy nie są w pełni dopięte, ale de facto już wiadomo, co się stanie. Więc to, jak teraz Jagiełło będzie sobie dobrać żonę, jakie to ma znaczenie? On już nie będzie przecież mieć żadnych dzieci, nic się nie spodziewa po królu, który przez trzy małżeństwa nie był w stanie się doczekać syna, że jeszcze tego syna się doczeka. Więc Jagiełło wybiera de facto swoją bardzo bliską krewną, bo holszańscy to jest po prostu gałąź tego samego rodu Giedyminowiczów, bo Jagiełło nie był Jagiellonem, jak nam się wydaje, dopiero dynastia Jagiellonów zaczyna się od Jagiełły. No, człowiek, który założył dynastię, nie może być członkiem tej dynastii, tak po prawdzie. Więc bierze sobie za żonę bardzo młodą dziewczynę, może miała w momencie ślubu około 15 lat, znowu nie znamy dokładnej daty, bardzo bliską krewniaczkę, gdzie Jagiełło chyba tak trochę wierzy w to, że zgodne i dobre małżeństwa są tylko właśnie z ludźmi bardzo mu bliskimi, bo najpierw no to kazirodztwo w cudzysłowie oczywiście z Elżbietą Spilczy, jego duchową siostrą i przyjaciółką przez całe życie, potem z tą bardzo bliską krewną Zofią Holszańską, wtedy jeszcze Sonką. No i dlaczego po ślubie akurat ją? No jest to trochę taki chyba spisek Witolda, kuzyna Jagiełły, który sam poślubił inną przedstawicielkę rodu holszańskich, po prostu opanowany rządzą, gdzie zobaczył ją na pogrzebie swojej pierwszej żony, zamordował jej męża, po czym zmusił ją jakby do małżeństwa. No i chciał trochę rozładować ten skandal, więc zaproponował podobne małżeństwo polskiemu królowi. Że jakby nie mówiono tylko o jego małżeństwie z taką pośrednią kandydatką, o tym skandalu, ale żeby sprawa trochę się rozeszła po kościach. Plus lekarze zasugerowali Jagielle, że powinien poślubić jak najmłodszą dziewczynę, bo to wtedy będzie mieć największe szanse na spłodzenie syna. No i te powody jakby się spotkały w tym planie, żeby wybrać dziewczynę nieuformowaną, młodą, taką, którą on będzie mógł jakby na swój wzór i według swojej wizji ukształtować. Rzeczywiście to historia niezwykła. Dziś internety wygrał pan Paweł, który cały czas komentuje nasze spotkanie i odnosząc się do tych niezwykle realnych, ale niespełnionych, bo historia chodzi różnymi drogami planów, z Hohenzollernem na tronie krakowskim, pan Paweł znowu z uśmieszkiem sowizdrzalskim pisze: Berlin byłby stolicą Trójmorza. Znaczy, tak prawdę mówiąc, gdyby Hohenzollernowi na tam... bo rzućmy tak krótki snop światła na sytuację. Hohenzollernowie dopiero przejęli Brandenburgię. To się stało kilka lat wcześniej w ramach projektu politycznego Zygmunta Luksemburskiego, który niespecjalnie się sprawdził. Oni nie byli traktowani jeszcze nawet jak dynastia. To była zdecydowanie drugorzędna rodzina niemiecka. Więc gdyby Hohenzollernowie w tamtym momencie przejęli tron Polski, oni by się po dwóch, trzech pokoleniach uważali za Polaków. Dla nich główną siedzibą władzy byłby rzecz jasna Kraków. Więc tak, bardzo prawdopodobne, że doszłoby do czy formalnego, czy nieformalnego połączenia Brandenburgii z Polską. No de facto, tak, no Berlin byłby miastem powiatowym w Polsce, tak. Panie Kamilu, to jest doskonała puenta do naszej rozmowy, bo właśnie wybija godzina, ale ja muszę zapytać jeszcze o jedno. To jest oczywiście pytanie rytualne, standardowe, wręcz prostackie, ale wynikające z autentycznej ciekawości. Co więcej, mam wrażenie, że w tym pytaniu odzwierciedla się zasada vox populi, vox dei. No ja nie jestem głosem boskim, ale mam wrażenie, że jestem głosem szerszego grona czytelników. Co będzie następne?
Myślę, że mogę już to powiedzieć. Zresztą okładka tej książki jest pokazana z tyłu okładki Dam Władysława Jagiełły, ale jest taka malutka, żeby nikt jej za bardzo nie Serii zauważył. ukażą się, tam jest napisane, to tak. Tak, Damy Srebrnego Wieku. To będzie książka o czasach potopu, czasach XVII stulecia, tej największej katastrofy dziejowej w naszej historii, większej nawet od II wojny światowej. Będzie to też książka z Marysieńką Sobieską, ale myślę, że z Marysieńką trochę tak, jak Jadwiga była w tej książce, czyli o Marysieńce już wszyscy czytaliśmy. To nie ona tutaj jest najciekawsza, nie ona jest najważniejsza, natomiast mieliśmy Ludwikę Marię Gonzagę, która była, no, po Bonie najpotężniejszą, najbardziej samodzielną polską królową i autorką ostatniego projektu, który mógł uratować Rzeczpospolitą i zapobiec rozbiorom, więc no, o tym będzie ta książka. No to jest jeszcze jedno pytanie. Standardowe, rytualne, acz prostackie, z którym pewnie się pan często mierzy, ale znowu, to trochę jak Piłat w kredo. Musi to pytanie mimo wszystko paść. Dlaczego kobiety? Myślę, że temat tej jednej książki mówi o tym wszystko. Jeśli mamy XXI wiek, a w 2016 roku dalej nie mieliśmy nawet tablicy poświęconej Annie Cylejskiej, jeśli mamy z tych najważniejszych kobiet w naszej historii dalej pełno postaci, o których nic nie wiemy, które nie istnieją w ogóle w naszej świadomości, no to o nich trzeba pisać. No to nie jest żaden krok feministyczny, to nie jest żadna, no nie wiem, próba dopasowania się do jakiejś mody. Po prostu warto pisać o postaciach, które są nieznane. Jeśli mieliśmy postacie, które były naprawdę ważne, kluczowe, a dalej one nie istnieją, nie mają swoich biografii, no to najwyższa pora poprawić tę pomyłkę. Pani Sandra, która zawsze dzielnie z nami jest podczas naszych spotkań, napisała tak, niech to posłuży rzeczywiście już za puentę. Z tego, co słyszę, to nie jest nudna lekcja historii. Pełna pasji, wielkiej polityki, historii. Dobry pomysł na prezent. Mam szczerą nadzieję, że tak. Ja tylko dodam, według najnowszych badań prowadzonych przez Bibliotekę Narodową, czytelnictwo znowu, bodajże piąty rok z rzędu, powoli, procencik za procencikiem, ale idzie do góry. Natomiast w tych pogłębionych badaniach rzecz bardzo ciekawa. Otóż w ostatnich latach książka znów znalazła się pośród tak zwanych pożądanych czy prestiżowych prezentów. Książka jako tak. Tak, tego się trzymajmy. To ja jako pisarz zdecydowanie zachęcam do kupowania książek na prezent. Ale przy okazji czytania. Można to postawić na półce, ale przy okazji można przeczytać. Zróbmy ten pierwszy krok, dzięki którym pisarze mogą pisać, a więc kupmy, ale przebijmy kolejną barierę i jeszcze na dodatek przeczytajmy, co mówię, oczywiście z tym uśmieszkiem i przymrużeniem oka, którym okraszał swoje komentarze pan Paweł. Panie Kamilu, przede wszystkim serdeczne podziękowanie dla pana za książkę i za nasze spotkanie. To ja dziękuję za wnikliwe pytania i za to, że zapoznał się pan dokładnie, tak dokładnie z książką, no i państwo za uwagę. Mam nadzieję, że była to ciekawa opowieść o tym mało znanym wycinku naszej historii. Nie mam najmniejszych wątpliwości. Tu z mojej strony jeszcze jeden komentarz. Pozwolę sobie na pewną złośliwość, oczywiście nie pod czyimś adresem, ale ogólną. Niestety jest tak, i pan Kamil też na pewno często tego doświadcza, że coraz częściej dziennikarze, a nawet z reguły dziennikarze, rozmawiają o książkach, których nie przeczytali. Sam z tego doświadczyłem nieraz i to jest, szanowni internauci, szanowne internautki, koszmar. No naprawdę. Obawiam się, że to jest standard teraz. Tak. Traktujmy się na Boga poważnie. Tak, w wiodącym radiu, jednym z tych największych, gdzie dostałem pytanie, a o czym pisze pan w pierwszym rozdziale, a o czym pisze pan w drugim rozdziale, a o czym pisze pan w trzecim rozdziale, i tak wyglądał 30-minutowy wywiad. Moje ulubione pytanie, które również znam z takiego spotkania, brzmi tak, a czy mógłby pan powiedzieć coś, co jeszcze nie zostało powiedziane? Ale to uczy autorów samodzielności, to też przydatna cnota. No i lekcja cierpliwości każdemu też wyjdzie na dobre.
Drodzy kochani, ja bardzo dziękuję wszystkim, którzy z nami byli. Bardzo dziękuję za komentarze i pytania. Bardzo dziękuję pani Krystynie, która teraz rzutem na taśmę jeszcze napisała bardzo interesujące i pouczające spotkanie. Dziękuję. Moi drodzy, dziękuję Fundacji Carpe Diem. Asia przybył i Wojtek przybył. Niezmordowanie prowadzą naszą inicjatywę, a my się nie poddajemy i idziemy za ciosem. No i idąc za ciosem, zapraszam na kolejne spotkanie. Jak zawsze spotykamy się co 2 tygodnie i w kolejną środę za 2 tygodnie o godzinie 20 Wojciech Bonowicz będzie naszym gościem, a będziemy rozmawiali o książce z księdzem profesorem Michałem Hellerem. Moi drodzy, to już za 2 tygodnie, a teraz życzymy wszystkim dobrej, spokojnej nocy. Dobry pomysł, żeby tę noc, powiem trochę filuternie i przewrotnie, spędzić z damami Władysława Jagieły. Król nie będzie już zazdrosny. Dobranoc.